Szanowni, dzień dobry. Na lekcji robiliśmy doświadczenia z naczyniami połączonymi i chciałbym je krótko przypomnieć. Tu jest fajny film, do którego link jest w tablicy, jak widać, ale oprócz tego jeszcze dodam go do materiałów z lekcji. No i jak widzicie, co się dzieje, robiliśmy takie doświadczenia w podobnym bardzo zestawie. Nalewamy wody do tych naczyń połączonych, one są połączone. No i okazuje się, że poziom wody we wszystkich tych naczyniach jest taki sam. I nawet jak będziemy je przechylać, to też będzie taki sam. Ja spróbuję kliknąć, żeby to wyłączyć. Możecie obejrzeć sobie ten film sami do samego końca. No i zastanówmy się, dlaczego tak jest. No więc tu mamy zdjęcie już tym razem tych naczyń połączonych. No i przypomnijcie sobie to zadanie, to doświadczenie, które robiliśmy z nurkiem Kartezjusza, który tonął i wypływał w zależności od tego, czy cieniutka rurka z wodą tam wpuszczona do tej butelki, czy ten poziom wody w lejku był wysoko, czy opuszczaliśmy ten lejek nisko. No, otóż pamiętacie, że wyciągnęliśmy sobie wtedy wniosek taki, no weźmy sobie taki punkt tutaj, zaznaczyłem go na czerwono, on niech się nazywa A, no i ciśnienie na poziomie tego punktu A jest takie samo. To wynika z prawa Pascala, które w takiej bardziej złożonej formie, w której uwzględniamy ciśnienie hydrostatyczne. W zbiorniku niewątpliwie to jest jeden zbiornik. W zbiorniku ciśnienie na ustalonej tej samej głębokości jest w każdym punkcie takie samo. No i teraz, jeżeli sobie przeprowadzimy tutaj też taką kreskę, no to zauważymy, że to ciśnienie to jest ciśnienie atmosferyczne, które jest powyżej tego naczynia, no ale wszędzie jest takie samo. No i ciśnienie słupa wody. Ciśnienie słupa wody, ale to ciśnienie słupa wody nie zależy od jakby kształt tego słupa wody, tylko od różnicy poziomu. No więc jeżeli to ciśnienie na tym poziomie ma być takie samo w każdym punkcie, no to różnica poziomów we wszystkich tych ramionach musi być taka sama. No i to rzeczywiście bardzo ładnie potwierdza się doświadczalnie, co widzieliśmy sami na lekcji, a oprócz tego można sobie jeszcze obejrzeć na tym filmie. No i druga rzecz, którą żeśmy sobie oglądali, to było, co się dzieje, jeżeli w ramionach tych naczyń połączonych są ciecze o różnej gęstości. To jest zdjęcie z bohaterskiego okresu w 2019 roku, kiedy zaraz po rozpoczęciu pandemii z ówczesną klasą lisów miałem lekcję online, no i to jest w mojej kuchni podobny zestaw do tego, który widzieliśmy na lekcji. To są tym razem no, dwa naczynia połączone, silikonowa rurka taka w kształcie litery U. W jednym ramieniu tej rurki jest zabarwiona na czerwono woda, do jednego ramienia wlewamy zabarwioną na czerwono wodę, w drugim ramieniu znajduje się, czy do drugiego ramienia wlewamy olej. No olej pływa w wodzie, ma mniejszą gęstość niż woda, no i to, co obserwujemy tutaj, to obserwujemy, że poziom w tym ramieniu z olejem jest wyższy niż poziom w tym ramieniu z wodą. No i teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? No to też łatwo zrozumieć, bo wybierzmy sobie punkt leżący tuż poniżej granicy oleju i wody, ale w wodzie, w tym ramieniu. No więc można powiedzieć, że to jest
zbiornik z wodą, to co tutaj mamy. No i na tym samym poziomie w tym zbiorniku ciśnienie jest wszędzie takie samo. No i w związku z tym ciśnienie tutaj jest równe ciśnieniu atmosferycznemu plus ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie słupa wody, delta P. No i to ciśnienie słupa wody to jest G, współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem, gęstość wody razy wysokość słupa wody. Współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem razy gęstość wody razy wysokość słupa wody. Ja tu już nie piszę kropek, no algebrze jest tak, że te kropki można pomijać między symbolami. No, po tej stronie z kolei, no to znajdujemy się tuż pod powierzchnią oleju, w związku z tym ciśnienie jest takie jak ciśnienie słupa oleju plus ciśnienie atmosferyczne, no a ciśnienie tego słupa oleju to jest tym razem ten sam współczynnik proporcjonalności między ciężarem a masą, razy gęstość oleju i wysokość słupa oleju. No i te ciśnienia muszą być równe oczywiście, prawda? Dlatego, że raz policzyliśmy ciśnienie tutaj w taki sposób, że wyznaczyliśmy ciśnienie słupa wody, czyli ciśnienie w tym punkcie, no a z drugiej strony wyznaczyliśmy ciśnienie w tym punkcie w ten sposób, że to olej prze na wodę i w związku z tym, no tuż pod powierzchnią, tej, pod granicą oleju i wody, no to ciśnienie jest takie jak ciśnienie słupa oleju. No więc można je porównać, wartości tych ciśnień, one są równe, no i uprościć sobie ten współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem, on jest taki sam po obu stronach, no i zostaje takie równanie, iloczyn ciśnienia wody i wysokości słupa wody równa się iloczynowi gęstości oleju, powiedziałem tu ciśnienia, iloczyn gęstości wody i wysokości słupa wody równa się iloczynowi gęstości oleju i wysokości słupa oleju. No i teraz to równanie jest, oj, coś mi nie chce działać, no chodź tu, to równanie jest no nie chcę jednak za dobrze działać. Próbuję, nie chcemy tego w takim razie. To równanie w każdym razie, nie mogę go jakoś zaznaczyć. Można zapisać też jako taką proporcję. No i teraz bardzo bym chciał, żebyście, zachęcam was wszystkich, żebyście zacisnęli zęby i spróbowali zrozumieć, dlaczego taka proporcja to jest to samo, co równanie zapisane w postaci takiej proporcji, to jest to samo, co to równanie tutaj. No ale z tego wynika, że stosunek gęstości oleju do gęstości wody jest taki, jak stosunek długości słupa wody do długości słupa oleju. Innymi słowy, ponieważ słup wody jest krótszy, widać tutaj na tym zdjęciu, no to olej jest lżejszy, ma mniejszą gęstość. No i oczywiście, gdyby tak zmierzyć te wysokości słupa oleju i wysokości słupa wody, to można byłoby z tego równania wyznaczyć stosunek gęstości oleju do gęstości wody, a mając gęstość wody 1 gram na centymetr sześcienny, wyznaczyć gęstość oleju. No i to jest cała tajemnica naczyń połączonych. Dziękuję bardzo.